Niezły pacjent w Radiu Z. Zaprasza Michał Figurski. Nasze rozmówki polsko-polskie o zdrowiu co tydzień na antenie Radia Z o 21. Państwo wiedzą, jak zaczynamy. Nasz gość być może jeszcze nie. Imię? Moje? Tak, pańskie. Tomasz. Nazwisko? Sekielski. Data i miejsce urodzenia? 24 stycznia 74. Bydgoszcz. A co pan taki smutny nagle? No bo tak pan mnie odpytuje, no jakby mnie miał pan wsadzić za chwilę, nie wiem. No. Panie, ja próbuję tutaj rozładować... Panie, co to za awantura w ogóle, panie? Jest? Słuchajcie, ja wam od razu powiem. Ja rozładuję atmosferę. Dawaj. A propos zdrowotnych kwestii. Proszę. Sprawa wyglądała następująco. Lata temu prowadziłem z Andrzejem Morozowskim program Teraz My wspólnie i byliśmy tak scaleni w oczach opinii publicznej, że kiedy moja żona czekała w kolejce do lekarza i wyszła pani pielęgniarka, wywołała ją, a teraz pani Sekielska-Morozowska. Słuchaj, cieszę się, że zaczynasz żartem, bo ja ci od razu powiem jedno. Ja się zawsze ciebie trochę boję. Ty jesteś stary, ty masz tak surowe oblicze, dopóki się go nie pozna, proszę państwa, to człowiek tak nie wie do końca, jaki on jest, a ten facet tylko usta otworzy, ten swój uśmiech za milion dolarów zakłada i w ogóle inny Sekielski. Spotkałeś się kiedyś z tym określeniem, że ty taki srogi jesteś? Edward Miszczak, kiedy pracowałem w TVN-ie, nazywał mnie Babyface Killer. Pasuje. No właśnie. Pasuje. Teraz już nie, bo już brodę zapuściłem i wyglądam trochę poważniej, ale no coś w tym jest, że ja, jeśli kogoś nie poznam, to rzeczywiście mam takie marsowe może oblicze i może trochę zbyt poważne czasami. Tak już mam po prostu, taki model. Ale sam wiesz, bo mnie znasz, że jestem czułym, wrażliwym mężczyzną, który pochyla się z troską, i tu mówię serio, nad potrzebującymi, ale też nad w ogóle przyjaciółmi, znajomymi, jeśli tylko taka jest potrzeba. I że generalnie mam takie, tak przynajmniej chcę siebie widzieć, dobre serduszko. Takie tony uderzyło się jeszcze tym tembrem głosu, prawie jak ksiądz mówił. Słuchajcie, Tomek Sekielski, to jest, dobrze, od tej pory mówimy do ciebie miśtuliś, może tak będzie lepiej. Misietulisie. No właśnie, słuchaj, bo ja tu nie zadałem kolejnych kluczowych pytań, które są na początku naszej ankiety. Wzrost? 1,85 m. Waga? Obecnie 140 kg. Żartujesz, naprawdę? Nie no, tak. Ale teraz przysięgam, w życiu bym nie powiedział. Nie no, wciąż jest tak, jest bardzo dużo, znaczy, ale ja ruszyłem ze 185 kg. Oh my god. Panie doktorze, razem z nami bariatra dr Paweł Szymański. Zanim się pan wytłumaczy, co takiego pan robi ciekawego, bo nie wszystkim jakby bariatra coś mówi. A dlaczego pan doktor nie jest odpytywany z daty urodzenia i z miejsca? Pan doktor nie nabroił. Pan doktor tutaj przed w ramach niezależnego sędziego. O polskich sądach to ja nie będę z tobą rozmawiał, bo nie mamy na to czasu. Natomiast chciałem się zapytać, panie doktorze, ta bariatra To co pan robi? Co to takiego? Bariatria to jest część chirurgii ogólnej. Bariatria to jest część chirurgii ogólnej, która zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. Praktycznie do nas trafiają pacjenci, którym się wyczerpały już możliwości tak zwanego niezabiegowego leczenia, czyli diety, zmiany trybu życia, czasami leczenie farmakologiczne, wtedy trafiają do nas. Ale lekarze nie traktują was poważnie do końca, mam takie wrażenie, bo podobno to z wydzieleniem tej bariatrii jako oddzielnej, odrębnej dziedziny nauki to słabo. To znaczy są czynione starania, żeby wydzielić to jako osobną specjalizację w ramach, w obrębie medycyny, w ramach chirurgii ogólnej. Natomiast zdania wśród samych lekarzy, chirurgów są podzielone, czy to w jaki sposób się przełoży na to, że będziemy lepiej leczyć, czy będziemy lepszymi specjalistami. Zobaczymy, przyszłość pokaże, znaczy, czy w tym kierunku pójdzie. Ja muszę inne pytanie zadać. To znaczy, że wielu lekarzy nie traktuje otyłości jako choroby? Niestety bardzo często się to zdarza. Ja muszę to z przykrością i pewnym smutkiem przyznać, że tak jest. Takie podejście do otyłości niestety jest bardzo powszechne ogólnie w naszym społeczeństwie, ale wśród lekarzy również.
Niezły pacjent w Radio Z. Dzisiaj jest nim Tomasz Sekielski, pan redaktor Tomasz Sekielski. Gratuluję Grand Pressa. Mediatora też gratuluję. Nagrody Wojciechowskiego jeszcze też, ponieważ jesteśmy w Radio Z i od tego powinniśmy zacząć. Bardzo słusznie. Ja przy okazji za swojego, mediatora chciałem bardzo podziękować tej pani, która tu zawsze siedzi, o której państwo nie słyszycie. Proszę państwa, Ewa Skoczeń, mój wydawca. Ewuniu, jak ty się pięknie czerwienisz. Tym bardziej, że dzisiaj z nami Tomek Sekielski. Ona mówi, że ty masz ładne oczy, wiesz? Ale co, no, a nie mam? Wiesz co, a przepraszam, mnie to mówić. Tomek, krótkie pytanie. Otyłość to jest choroba? To jest choroba śmiertelna. To jest choroba, która prowadzi do zawałów, do nadciśnienia, do wylewów, udaru, do zniszczenia stawów, do uszkodzenia kręgosłupa. To jest choroba śmiertelna. Co najgorsze w tym wszystkim jest to, że zapadają na nią coraz młodsi ludzie, właściwie dzieci. Dzieci już chorują na otyłość i to na otyłość taka, która kwalifikuje się do tego, do leczenia. Ja nie mówię, że już do zabiegu chirurgicznego, ale do ostrego leczenia, do ostrej diety, być może nawet do sięgnięcia czasami po środki farmakologiczne. Tymczasem obecny w studio lekarz mówi, że są problemy z zarejestrowaniem bariatrii jako oddzielnej dziedziny medycyny. Proszę państwa, otyłość staje się w tej chwili problemem numer jeden wśród młodzieży i wśród Polaków i tematem numer jeden dzisiaj w Radiu Z. Dzisiaj audycja o otyłości. Dzisiaj rozmawiamy z bariatrą Pawłem Szymańskim i redaktorem Tomaszem Sekielskim. Otyłym? No nie. No nadal, nie. 140 to jest nadal otyłość i pan doktor to potwierdzi i to trzeba nadal walczyć. Jest to jeszcze jest cały czas droga. Za dużo. To jest długa dużo. Droga jeszcze przed panem redaktorem, jeśli chodzi o leczenie. I tak naprawdę ja jeszcze pan może... Pan to mówi tak na oko. Wagę. Pan doktor usłyszał moją wagę i wzrost. Wagę mam w oczach. Ma pan w oczach. Tomek powiedział, że w tej chwili waży 140 kg. 140 kg. I to by się zgadzało. Zgadzałoby się. Ja... 136 sięgnąłem w klasie maturalnej. Chciałem się od razu pochwalić. Jasne. No, to widzisz? Już też była zaawansowana otyłość trzeciego stopnia. Skoro skończyło się w moim przypadku cukrzycą, panie doktorze. To jest jedno z poważniejszych powikłań. Właśnie, ja też się chciałem odnieść, jeśli mogę, do tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział o tych licznych chorobach, które są konsekwencją otyłości. Ich jeszcze można by przynajmniej kilka wymienić, z cukrzycą włącznie i jej konsekwencjami również. Te wszystkie choroby skracają życie około 5 do 20 lat w stosunku do tego, co tak naprawdę do długości, które jesteśmy jakby zaprogramowani, jeżeli tak to możemy określić. Wszystko zależy od tego, jak szybko się otyłość pojawia w życiu, jak szybko się dołączają poszczególne jednostki chorobowe, które są jej powikłaniem i to ostatecznie się kończy. Właśnie. Pan tutaj użył słowa klucz. Jak szybko pojawia się otyłość? I tutaj patrzę na Tomka. Słuchaj, pamiętam doskonale te twoje pierwsze relacje TVN-owskie. Taki filigranowy chłopaczyna, a później no jednak monstrualny facet. Co się stało, powiedzmy? W moim przypadku to głównie stres. Znaczy ja zajadałem po prostu stres. Nieregularne odżywianie się, mało ruchu, takiego ruchu, który rzeczywiście by spalał energię, którą pochłaniałem w pożywieniu. Przecież byłeś dziennikarzem, byłeś Polsce, ganiałeś po całym kraju. No, ale wiesz, jak jedziesz ileś godzin w samochodzie, no to niewiele się ruszasz, prawda? A po drodze, wiesz, jak jest w trakcie wyjazdów, jest jeden hot dog, drugi, trzeci, czwarty. Ile wtedy ważyłeś? Byłeś taki szczuplutki. No to ważyłem tam około 90 kg. I utyłeś do 185. Czyli ty utyłeś 95 kg? Tak. To ile czasu ci to zajęło? To było etapami. Gdy pierwszy raz przytyłem i zobaczyłem, że przestaje się mieścić w garnitury, no to szybko wprowadziłem dietę i odzyskałem prawie tę wagę, którą tam straciłem. No ale gdy później znowu nastąpiło odbicie w górę, to już nie przytyłem o 10, tylko to już było 15 kg. Udało mi się później zrzucić 5, ale za chwilę było 15 w górę. Jezu, czyli ty z każdym jojem zyskiwałeś Tak. Dokładnie tak to wygląda. A ja, ponieważ ze względu na tryb pracy nie byłem w stanie sobie poradzić, tak, żeby zmienić te nawyki żywieniowe. Do głowy nie przyszło ci pójść do lekarza? Byłem u dietetyków, byłem u lekarzy. Wiesz, to, że ja zdecydowałem się na zabieg, to nie był mój pierwszy wybór. Ja wcześniej próbowałem rozmaitych diet. Ja mogę napisać książkę o dietach.
bo tyle diet zaliczyłem. I tych zdrowych, i tych uważanych za niezdrowe. Po prostu to się nie udawało. No i w momencie, kiedy już zacząłem ważyć 185 kg i te wyniki badań moje zaczęły dramatycznie się pogarszać, no to uznałem, że już nie ma się co oszukiwać, że sobie sam dam radę, że bez ingerencji chirurgicznej sobie poradzę. I dzisiaj żałuję tak naprawdę, że zwlekałem z tą decyzją o parę lat za długo. Mówisz o operacji żołądka. O operacji bariatrycznej. Bo ja z tą wagą w okolicach tych 180 kg, to ja przechodziłem tak 3-4 lata przynajmniej. Tomasz Sekielski, dziś w Radiu Z w audycji Niezły Pacjent, razem z nami bariatra Paweł Szymański. Panie doktorze, to nie pan operował Tomka. Nie. Tomek, ty się operowałeś gdzie? W Olsztynie, u doktora Wiesława Pesty, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Pozdrawiam. Dziś w audycji Niezły Pacjent w Radiu Z rozmawiamy o otyłości, rozmawiamy o operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka. Mówiłeś, że bardzo długo z tym zwlekałeś, dzisiaj tego żałujesz, ale przecież no, jakby przybierając w takim tempie kilogramy, a jeszcze będąc człowiekiem pracującym na wizji, czyli w telewizji, byłeś pewnie w stanie zrobić wszystko, żeby schudnąć. Czy się mylę? Czy właśnie gdzieś to kompletnie jakby schowałeś do jakiejś niepamięci? Wiesz co, niepamięci, znaczy to jest w ogóle, to jest długa historia. Człowiek, który zaczyna tyć, tak przynajmniej było w moim przypadku, oczywiście się tego wstydzi. Ja zamykałem się generalnie w domu, chodziłem do pracy, zacząłem unikać spotkań towarzyskich, czułem się źle. Ty, człowiek pracujący na co dzień tak, przed kamerą? Tak, no, tym bardziej się czułem źle, no właśnie dlatego, że pracowałem przed kamerą i wystarczyło mi stresu związanego z tym, że muszę się pokazać w stanie, w jakim byłem widzom. I wracałem do domu i oczywiście z postanowieniem, że muszę coś z tym zrobić, ale sięgałem po jedzenie. Wiesz, to jak alkoholik trochę, znaczy wiesz, że źle robisz, wiesz, że to cię zabija powoli, ale po prostu sięgasz, w moim przypadku po jedzenie, żeby odreagować stres, żeby wyzwolić sobie tam hormon szczęścia, bo jedzenie jednak jest przyjemne i mózg nas tam sam siebie nagradza w tym momencie. I są takie mechanizmy rozregulowane, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jesteś... u kogoś, kto tak bardzo zaczyna tyć. I wiesz, i to jest taka, to jest korkociąg taki, ponieważ z jednej strony wyglądasz źle, bo jesz za dużo, po czym jesz, bo wyglądasz źle. Ale Tomek, jesteś człowiekiem niezwykle inteligentnym, oczytanym, rozumiejącym siebie i tą sytuację i nie wierzę, że robisz to tylko dzisiaj z perspektywy czasu, bo wtedy na pewno myślałeś o tym sporo. Dlaczego, rozumiejąc ten mechanizm alkoholika, do którego przed chwilą to przyrównałeś, nie zgłosiłeś się w pierwszej kolejności do psychologa? Bo mogłeś się bać operacji, ja to rozumiem. Okej, bo operacja bariatryczna to jest otwarty żołądek, jak rozumiem pan. Nie. Operacja jest laparoskopowa. 3-4 dziurki. Kilka dziurek. Mimo wszystko jest to operacja. Przecież łatwiej było pójść do psychologa. Dlaczego na to nie wpadłeś? Bo uważałem, że jestem w stanie sam sobie poradzić, ponieważ wydawało mi się, że mam dużą samoświadomość i że nie oszukuję sam siebie, tak? Że jest dobrze, że w ogóle stary, nie przejmuj się. I za każdym razem, kiedy podejmowałem, że tak powiem, wyzwanie, sięgałem po nową dietę, czy zaczynałem się ruszać i próbować coś robić, byłem przekonany, że mi się uda. Ja dlatego to odkładałem. A myślisz, że psycholog byłby w stanie pomóc ci wtedy na tyle skutecznie, żeby jednak tej operacji uniknąć? Nie wiem, tego nie wiem, natomiast uważam z dzisiejszej perspektywy, że tak, powinienem się zgłosić do psychologa. Choćby na jedno czy dwa spotkania, żeby leczysz porozmawiać. Leczysz to uzależnienie, o którym Tak, że dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy jestem mądrzejszy. Jeśli coś mogę poradzić osobom, które nas słuchają, które walczą z otyłością, to żeby udały się do psychologa też po pomoc. Nie tylko do lekarza, nie tylko do chirurga, ale też do psychologa. Może najpierw nawet do psychologa, żeby ten psycholog przygotował daną osobę na to, co też może się dziać w trakcie zabiegu i po nim. Czy pan doktor to potwierdza, czy wizyta u psychologa jest w stanie uniknąć tej operacji? Z otyłością jest tak, że to jest choroba o bardzo złożonej etiologii. Tutaj bardzo wiele czynników decyduje, wpływa na to, że dochodzi do takiego stanu. Rzeczywiście jest też tak, że jest to proces, mimo tego, że pacjenci często mówią, że to tak się stało nagle, w krótkim czasie, natomiast jak się wejdzie w szczegóły, to się okazuje, że to się działo przez dłuższy czas. Ta waga rosła, to się troszkę zachowuje, ta waga jak
jak wykres na giełdzie w czasie Hossy, tak? Dół, górka, dół, górka, dół, ale cały czas do góry. W dłuższej perspektywie czasu mamy cały czas jednak do góry. Zakłada się, że w zdecydowanej większości przypadków pacjenci powinni wcześniej wykorzystać właśnie metody niezabiegowego leczenia, czyli wsparcia psychologicznego, dietetycznego, farmakologicznego, o którym powiedzieliśmy, dopiero później chirurg. Dzisiaj proszę Państwa o otyłości i skutecznym jej leczeniu, jakim jest operacja bariatryczna. Czy to jest skuteczne leczenie? Tomek? Tomasz Cekielski dzisiaj gości. Absolutnie tak. Znaczy, uważam, że to jest zabieg ratujący życie. Czy jest może tylko zaleczeniem problemu? Znaczy sam zabieg nie wystarczy. Znaczy po zabiegu pacjent musi przestrzegać zaleceń, bardzo rygorystycznych zaleceń lekarza i musi wprowadzić nowe nawyki żywieniowe. Ja to wszystko robię. Musi się też zacząć ruszać. Znaczy sam zabieg nie wystarczy. To jest bardzo ważny, ale pierwszy krok na drodze do wyleczenia otyłości, do pozbycia się otyłości. Jesz z wagą i z miarką i mikroskopem? Na szczęście po tym zabiegu nie trzeba, bo po prostu zjadam dwie łyżeczki i jestem i czuję. Trzeba się wsłuchać w siebie. Tak, trzeba się wsłuchać w siebie i ja się czuję pełny. Przedwczoraj chyba zostawiła mi moja rodzina na śniadanie miseczkę takiego domowego humusu. I nie jadłem go chyba tam z pół roku, a bardzo uwielbiam humus. I tak wziąłem tą miskę z radością, że cała miska jest dla mnie, po czym wziąłem sobie dosłownie dwie łyżeczki i czułem się najedzony, więc to bardzo pomaga. Znaczy, to zmniejszenie żołądka sprawia, że te bodźce, które osoba otyła ma w nadmiarze, właśnie bodźce mówiące zjedz, zjedz, albo że żołądek jest pusty, nagle to znika. Poza tym pan doktor to na pewno opowie szczegółowo przy resekcji. Ja miałem resekcję, czyli tak zwane rękawowe. To wycina się dół żołądka, w którym znajdują się z czekaj, kolei... Czekaj, bo tu robimy, proszę przerwę muzyczną, siła muzyki, chociaż ja sam nie mogę się doczekać następnego wątku. Niezły pacjent w Radio Z, Tomasz Cekielski i bariatra Paweł Szymański, zostańcie z nami. Jako osoba przez całe życie też zmagająca się z nadwagą, bo chyba jeszcze, chociaż to już była otyłość, kiedy ważyłem 136 kg jako 18-latek, prawda panie doktorze? Zdecydowanie tak. Też z uwagą słucham dzisiejszego wyznania, chyba testymonium Tomasza Cekielskiego. Razem z nami bariatra Paweł Szymański. Tomek już klasyczny dziennikarz chleb mi odbiera na antenie, zaczął opowiadać, ale chcę, żeby pan doktor nam opowiedział dokładnie. Teraz kładziemy Tomasza Cekielskiego na stole w pańskiej klinice i robimy co, żeby ten zabieg bariatryczny się udał? Cała operacja, tak jak przed chwilą też wspomnieliśmy, jest operacją laparoskopową. Ona się odbywa z dostępu mało inwazyjnego przez kilka nacięć na skórze, przez które my wprowadzamy określone narzędzia, którymi wykonujemy cały zabieg pod kontrolą kamery na monitorze. I wchodzicie w Tomasza i tak widzicie jest. I co i widzimy dalej? Żołądek, widzimy morze tłuszczu, które musimy poodgarniać, musimy odnaleźć ten żołądek w tym wszystkim, określając to medycznie, wypreparować go, czyli przygotować do tego odcięcia, które się wykonuje specjalnymi też instrumentami, staplerami. To są takie bardzo sprytne urządzenia, które jednocześnie tną żołądek i równocześnie go szyją. Czyli ja dobrze zrozumiem, odrywacie ten tłuszcz samej tkanki tłuszczowej. Operacja bariatryczna nie polega w ogóle na usuwaniu tkanki tłuszczowej. Usuwamy tylko i wyłącznie żołądek, który jest źródłem choroby. Zmniejszacie chyba. Zmniejszamy, tak. Nie usuwamy. Znaczy to jest tak, te 4/5 czy tam 80% mniej więcej żołądka jest usuwana z tego, która pozostaje, bo żołądek jest takim narządem, który jest workiem. Przepraszam, ludzki żołądek jest jakiej wielkości? Przyrównałby go pan do arbuza na przykład 5-kilowy, to jest ta wielkość? Od 1,5 litra w górę do kilku litrów objętości, przy czym to jest objętość taka potencjalna. To jest tak, że zachowuje się troszkę jak balon urodzinowy. Jak go nadmuchamy, to będzie większy, tak? Ale jak spuścimy z niego powietrze, włożymy między karki encyklopedii, nawet nie widać, że tam jest ten balon, prawda? Mhm. I tak samo jest z żołądkiem. Jak ściana do ścianki przylega, on wiele miejsca w brzuchu nie zajmuje, ale przyjąć potrafi kilka litrów treści. U Tomka z operowanych zostało 4/5, 80% tak. Tego żołądka. I jaka wielkość pozostała? Jakie wielkości po operacji? To zostaje około 150-200 ml objętości żołądka. Przepraszam, czy my rozmawiamy o małym jabłku? No w sumie tak. Kicik, kucik.
Tak, przy czym to jest objętość mniej niż szklanka, prawda? No, to jest pół szklanka. Tak, to jest pół szklanki. Mało tego, to nie jest zbiorniczek w takiej formie, tylko tak, jakbyśmy szklankę ścisnęli i rozciągnęli ją w postaci tuby. Czyli de facto to 150 ml to jest duża śliwka tak naprawdę. No nic dziwnego, że on się dwoma łyżeczkami humusu. Generalnie pan redaktor powtarza to, co każdy pacjent. Zje pół bułki i jest po posiłku, tak? Zjemy troszkę zupy na talerzu i po posiłku. Musimy ale czy to jest zdrowe? Przepraszam, przecież człowiek powinien, facet 1,80 m wzrostu, powinien chyba zjadać poważny posiłek, a nie dwie łyżeczki humusu. W tym sensie, że tak naprawdę my do pewnym momencie chorzy w trakcie leczenia dochodzą, waga spada, redukują, osiągają jakąś tam określoną wagę, którą też do końca nie da się wyjściowo założyć ani przewidzieć, tak? Ona gdzieś tam się, ten bilans energetyczny się wyzeruje w którymś momencie na różnym poziomie u każdego po leczeniu chirurgicznym. Później ta waga jest stała, jemy niewiele i wtedy to się tak naprawdę okazuje, jak niewiele człowiekowi potrzeba, tak? Żeby do sprawnego, normalnego funkcjonowania, żeby w tych niewielkich objętościach zawrzeć te 2000 mniej więcej średnio kalorii, które dziennie potrzebujemy. Masz dzisiaj tak, jak opowiadał w tej anegdacie pan doktor, patrzysz na ludzi i myślisz sobie, matko boska, ile oni żyją? Nie myślę tak. Raczej zastanawiam się, jak ja mogłem jeść tyle, ile jadłem. A ile jadłeś? Niemierzalne ilości. Mi się wydawało, że ja tyję od powietrza, wiesz, jak czasami tak sobie siadałem. Często określam. Cholera, w ogóle przecież ja nic nie jem. No. Ale jak teraz patrzę na siebie i na przykład biorę pół kromki tego takiego fit pieczywa, tego takiej tam sucharka takiego i go tam, nie wiem, położę na tym jakiś plasterek szynki takiej dobrej i zdrowej. I ja tu zjadam i jestem pełny, tak? A przed to ja nie tam fit pieczywo jakieś, tylko po prostu normalna kromka chleba, masełko tam wysmarowane. Ale grubo, ja cię pytam, grubo. To ja zjadałem w ogóle na pierwsze podejście 4-5 kromeczek takich. Okay. A ja dzisiaj w ciągu dnia nie jestem w stanie tyle zjeść. Tych 4-5 kromek, które ja dzień zaczynałem, tak, żeby otworzyć oczko. Później były hektolitry kawki, ale w międzyczasie już było zakanszane, bo wiadomo, no przecież tam śniadanko było już pół godziny temu, więc coś trzeba przyjąć, na przykład. Był taki moment, gdzie w trakcie posiłku słyszysz od kogoś, Boże, ile ty jesz, Tomek? Nie, bo wiesz co... Ja jestem osobą, która uwielbiała biesiadować. I to zazwyczaj było wspólne biesiadowanie. To nie było tak, że wiesz, że ja siadałem, a wszyscy patrzyli. Czyli ty nie siadałeś przy wiadrze i całe je wcinałeś? To było... Nie, rozłożone w czasie, ale nie. nadmiar tego. Obżarstwo prostu... niewidoczne. Znaczy wiesz, z dzisiejszej perspektywy absolutnie widoczne. I wiem, dzisiaj zdaję sobie sprawę, to co pan doktor mówi, jak się okazuje, jak niewiele nam potrzeba tak naprawdę, żeby w ciągu dnia zjeść, że się przejadamy wszyscy de facto, że jemy za dużo objętościowo, że nie bilansujemy tej diety, że nie liczymy kalorii, a nawet nie mówię, żeby obsesyjnie liczyć, tylko wszystkim się wydaje, że na przykład, ach, tutaj się napije jakiegoś soku, tutaj sok. Już uderza w te prorocze tony. Nie prorocze, tylko wiesz co, człowiek musi czasami upaść, tak jak ja upadłem, żeby zrozumieć oczywistą oczywistość, tak? I mówię to dzisiaj i przyszedłem do ciebie do audycji po to, żeby to też powiedzieć głośno innym. Żeby się po pierwsze przestali oszukiwać i żeby zaczęli zwracać uwagę na swoje zdrowie i na to, co jedzą. Bo złe jedzenie prowadzi do otyłości, a otyłość jest chorobą śmiertelną. Powtórzę to, co razem z panem doktorem mówiliśmy. No to jest bardzo osobista i trudna na pewno opowieść. Tomasz Sekielski dzisiaj w Radio Z, niezły pacjent. Dzisiaj na pewno łatwiejsza niż kiedyś. Jak ty reagowałeś, słysząc gruby, grubas, tłuścioch, słyszałeś? Ja miałem to nieszczęście, że w samej pracy nikt się tak do mnie nie zwracał, czy też nawet moi szefowie niespecjalnie... Słyszałem, że Miszek jest bezlitosny. Mówię teraz serio, że on potrafi dogadać. Ja wiem, tylko że uznano, że w moim przypadku to się dobrze sprzedaje, wiesz? Że no jest taki duży facet, gruby. Widzowie to kupili,
Więc po co w ogóle ingerować? Moim zdaniem to był też taki... Ja, żeby właśnie, nie mam do nich pretensji w ogóle, że nie ingerowali, ale być może mnie by to wcześniej troszkę... Ale bałeś się tego słowa. Gdyby... Nie, to jest, wiesz co, to jest nieprzyjemne, no. Znaczy, to jest jak każde stygmatyzujące słowo, to jest nieprzyjemne. Nie mogłeś na siebie patrzeć w ekranie telewizyjnym. Prawdopodobnie unikałeś swojego odbicia w lustrze. Czyli cały czas oszukiwałeś sam siebie, że nie, no nie jest chyba aż tak źle. Czy się mylę? Raczej, wiesz co, unikałem... Znaczy nie oszukiwałem się, wiedziałem, że jest źle, no bo jeśli nie mieścisz się w największy swój garnitur, no to wiesz, że jest źle. Znaczy, to możesz nie patrzeć w lustro, ale wiesz, że jest źle. Kiedy wybierasz się na imprezę czy tam na jakieś uroczystość znajomych i nie masz co na siebie założyć. Jak w domu na twoją kubaturę reagowano? Na przykład dzieci powiedziały kiedyś, bo mój tata to jest gruby? Nie, ale martwili się bardzo, wiesz. Moja córka i syn bardzo się o mnie martwili. I bardzo się też ucieszyli, kiedy się zdecydowałem na ten zabieg i wciąż mi pomagają. Łukasz w ogóle jest niesamowity, jest mój syn 15-letni jest moim personalnym dietetykiem. Wy rozmawiacie, byłem świadkiem rozmowy Tomka ze swoimi dziećmi, ty rozmawiacie w ogóle jak stare dobre ziomki. W związku z tym pytanie, czy twoje dobre domowe ziomki mówiły w pewnym momencie, kładły rączkę na ten, tak, mówię, tata, dość, już nie. Kładły, ale to było, to też wrócę do tego, o czym mówiłem, do tego porównania, że to jest, wiesz, jak z alkoholikiem, któremu się schowa wódka, ale on ją zawsze znajdzie. I były oczywiście sytuacje, w których moje dzieciaki chowały przede mną słodkie rzeczy. Ale ja pracowałem na przykład do późna i o drugiej w nocy ruszałem, wiesz, w poszukiwaniu. I znajdowałem zawsze. Oni nie mogli przede mną tego schować po prostu. Oczywiście zakończyło się tym, że w ogóle w domu nie było nic słodkiego już, tak? Bo to było jedyne wyjście, bo ja zawsze znajdowałem. Więc to jest absolutnie uzależniające. Panie doktorze, rozmawiamy o zmniejszeniu żołądka. I traktujemy to dzisiaj jako skuteczną metodę walki z otyłością. Ale to, o czym przed chwilą opowiadał Tomek, czyli to wychodzenie na żer, przecież operacja tego nie wyleczy. No nie do końca. Dlatego, że jednym operacja, przynajmniej resekcja rękawowa żołądka, bo taka tutaj była właśnie wykonana, ona nie tylko zmniejsza żołądek i ogranicza jakby objętości, które jesteśmy w stanie jednorazowo przyjąć, ale też usuwa tą część żołądka, która jest odpowiedzialna za wydzielanie pewnego hormonu głodu, tak zwana grelina. Tak, i to jest hormon, który u osób z otyłością w nadmiarze produkowany działa na ośrodek głodu i sytości w centralnym układzie nerwowym, generując ten napęd cały właśnie do takiego niekontrolowanego jedzenia. I w momencie, kiedy my się pozbywamy tego hormonu, to tak naprawdę to w tej operacji głównie o to chodzi, żeby wyciąć tą stymulację ośrodka głodu, a zmniejszenie objętości jest na drugim miejscu. Dzisiaj o otyłości rozmawiamy z Tomaszem Sekielskim i Pawłem Szymańskim, bariatrą. Słuchajcie, rozmawiamy tu o jakimś cudzie, o odmianie życia z piekła na ziemi, jakim jest życie z otyłością, szczególnie tak olbrzymią, jakiej doświadczyłeś, Tomek. Tomek no, potakuje głową w tę niezwykłą przemianę, kiedy człowiek wygląda kompletnie inaczej, zupełnie inaczej się czuje, może głośno powiedzieć, byłem taki, jestem dzisiaj zupełnie inny. Ale tu mam pytanie do pana, panie doktorze. Czy tak proste zabiegi, jakich dzisiaj w dzisiejszych czasach człowiek oczekuje na każdym kroku, nie powodują, że do pana zgłaszają się osoby absolutnie zdrowe, nie mające problemu z otyłością? Mówią, ja chcę wyciąć to łaknienie, ja chcę wyciąć ten żołądek, to obżarstwo. Znaczy, musimy wrócić do tego, co mówiliśmy na początku. Otyłość sama z siebie jest chorobą, tak? I ona powoduje powstawanie kolejnych. Więc nawet jeżeli nie mamy chorób towarzyszących typu nadciśnienie, cukrzyca, zespół bezdechu śródsennego plus wiele, wiele innych, to jeżeli spełnia pacjent określone kryteria, już nie wnikając w szczegóły, chodzi o to, o wskaźnik masy ciała, to on bez współistnienia tych chorób może być niejednokrotnie zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. A czy panu się zdarzyło odmówić komuś wykonania takiej operacji? To się zdarza najczęściej w sytuacjach odnośnie osób, które na zbyt wczesnym etapie chcą to leczenie zacząć troszkę, tak? Zgłaszają się nawet osoby, które mają nadwagę, tak? I chcą podjąć leczenie chirurgiczne, więc to nie jest w tym momencie dobry kierunek, bo to nie jest zgodne ze sztuką medyczną. Rozumiem, że pan ma na myśli kilka celebrytyk, ale mogę panu obiecać, że nazwisko zostanie między nami.
Nie znam tych celebrytek, ale znam pacjentów, którzy się do mnie zgłaszali. Ale ja zaprotestuję tutaj. Przepraszam, Michał. Nie sprowadzajmy tego do zabiegu medycyny estetycznej. Właśnie, chciałem tego się obawiam. Tak, właśnie. Dlatego, bo wiesz, ty rzuciłeś te celebrytki i tak dalej. Tak. Nie sprowadzajmy tutaj. To jest zabieg ratujący życie. Tu nie chodzi o to, żeby ładniej wyglądać. Tu chodzi o to, żeby przeżyć. Żeby schudnąć, żeby organizm poradził sobie z chorobami, które go zabiją. Właściwie pan redaktor mówi to, co ja powinienem powiedzieć tutaj jako lekarz, nie? I ja tylko muszę przytaknąć, że tak właśnie jest. Tak? Tym bardziej, że to nie są operacje ani małe, ani łatwe. To są jedne z większych operacji w ogóle w zakresie jamy brzusznej. Jak poważną operacją jest? Bo z jednej strony mówicie laparoskopowo, to bach, bach i poszło. No właśnie, bo tak to jest, bardzo często pacjenci odbierają to w taki sposób, że to właśnie jest kosmetologia, tak? Że pięć dziurek w brzuchu, zmniejszenie żołądka i potem już się tylko chudnie. A to są, tak jak powiedziałem, jedne z większych operacji w zakresie jamy brzusznej. To, że one są możliwe w taki, a nie inny sposób, przez taki mało inwazyjny dostęp, to jest kwestia technologii, umiejętności, doświadczenia, tych czynników, ale to nadal są bardzo duże operacje, też z potencjalnym ryzykiem, czasami nawet śmiertelnym, tak? W okresie okooperacyjnym można po takiej operacji, w okresie okooperacyjnym umrzeć w wyniku różnych powikłań. Ale można też odmienić swoje życie, jak widać na załączonym obrazku, a na obrazku, proszę Państwa, Tomasz Sekielski, nasz niezły pacjent. Dzisiaj, słuchaj, jak dawno wykonałeś operację? 6 sierpnia. Którego roku? Tego roku. To było w tym roku? Tak, 6 sierpnia tego roku. Waga drastycznie spada. Ty się zmieniasz? Słuchaj, no mogę wejść po schodach. Nie sprawdzałem ostatnio, ale już spokojnie wchodziłem na 4. piętro, co jeszcze przed zabiegiem było kompletnie niemożliwe. Mogę spacerować. Nie bolą mnie nogi. Miałem problemy niekończące się z rozcięgnami podeszwowymi. To jest taki mięsień tam w stopie, który tam trzyma balans. I bez przerwy miałem bóle i naderwania ze względu na wagę. I teraz w ogóle od miesiąca nie czuję, żeby mnie cokolwiek tam nawet lekko bolało. Trenuję, więc moje życie zmieniło się radykalnie. Uciekłeś od wielu powikłań, od wielu uciążliwości, które towarzyszyły ci w dniu codziennym. Uciekłeś od depresji, uciekłeś od, jak sam mówiłeś, śmierci. Jak się okazuje, również od nowotworów. Panie doktorze, czy to możliwe, że otyłość przyspiesza zachorowanie na nowotwór? Zgadza się. Ocenia się, że otyłość zwiększa ryzyko. Jest grupa nowotworów, gdzie to ryzyko rośnie o ponad 40% u osób z otyłością. To są różne nowotwory, częściowo dotyczą samego układu pokarmowego. W przypadku kobiet są to również nowotwory i piersi, i macicy. A dzisiaj jest, Tomek, słuchaj, wciąż cię dużo. Żeby nie było. 140 kilo to nie jest mało. Ja zdaję sobie sprawę z tego i gdy dostaję już takie miłe sygnały, że ludzie widzą zmianę tą zewnętrzną, że jest mniej, to jednocześnie mówię oczywiście dziękuję bardzo, ale to dopiero jestem w połowie dystansu, więc jeszcze nie przyjmuję tych ostatecznych gratulacji. Ale to nie tylko zmiany zewnętrzne. Słuchaj, bo jakoś tak się złożyło, że w momencie, kiedy zacząłeś się zmieniać fizycznie, nagle, no chyba dzieło twojego życia, jak mi się zdaje, tylko nie mów nikomu, film, który zyskuje oglądalność 23 milionów odsłon na YouTubie. Nagle, Mediatory, Grand Press, słuchaj, nagrody się sypią jedna za drugą. Czy ty masz wrażenie, że ta operacja w jakiś cudowny sposób zmieniła również twoją karierę, a co za tym idzie, również całe twoje życie? Niewątpliwie dzięki temu, że odzyskuję sprawność fizyczną, że czuję się lepiej psychicznie, mogę też lepiej pracować. Znaczy, nie męczy mnie praca tak, jak już mnie męczyła. No, robota dziennikarza generalnie jest obarczona stresem, ale też dzięki temu, że trochę nabrałem dystansu, dzięki temu, że miałem opiekę znakomitych lekarzy, ale też psychologów, jakoś przeformatowałem sobie parę rzeczy w głowie i wiem, że zdrowie przede wszystkim, bo jeśli nie będę zdrowy, to ja nie zrobię kolejnych filmów, nie zrealizuję swoich planów zawodowych. Więc odkręciłem sobie wszystko w głowie. Po zabiegu byłem jestem wciąż, ale po zabiegu byłem bardzo grzecznym pacjentem. Wyłączyłem telefon na 2 miesiące. No właśnie, gdzie ty sobie dzisiaj stawiasz granice, powiedz? Wsłuchuję się w siebie.
Znaczy jak czuję, że organizm jest zmęczony, jak czuję, że wypadają mi posiłki w ciągu dnia, bo tutaj już jest spotkanie, tam jest następne, to mówię sobie, nie, stop, do widzenia. Ja teraz nie przełożę spotkanie nawet, ale pójdę i coś przegryzę, jogurt kupię sobie, siądę na spokojnie i zjem jogurt naturalny. Pilnuję siebie, znaczy pilnuję swoich zachowań, ale też wsłuchuję się w organizm, bo wiem, że nie przez przypadek też, aż do roku są kontrole i przychodzi się, żeby badania sprawdzić, inne rzeczy. No i ogólne samopoczucie, bo wiem, że ten etap rehabilitacji, rekonwalescencji pooperacyjnej, tej takiej bezpośredniej, jest za mną, ale to wciąż jeszcze trwa. Dokładnie tak. Słuchaj, często w tej rozmowie porównywaliśmy otyłość do alkoholizmu. Każdy alkoholik i narkoman oraz jego terapeuta wie, że najgorsze są te momenty tego absolutnego szczęścia, tego, kiedy pojawia się ten sukces. Dzisiaj pukają do ciebie z Nowego Jorku, z Bloomberga. Jesteś już na finiszu kończenia drugiej części Tylko nie mów nikomu. Już masz pomysł na kolejne dwa filmy. Sukces będzie gonił sukces. Czego się najbardziej boisz dzisiaj? Czego ja się boję dzisiaj? Nie, jestem bardzo optymistycznie nastawiony i staram się też pozytywnie myśleć. A myślisz o tym, że w momencie, kiedy się już naprawdę pojawi jedna wielka idylla i będziesz tym pięknym, szczupłym Sekielskim, który już nie ma parapetów w domu, żeby te wszystkie nagrody ustawiać i już w żadną walizkę nie zmieszczą się. No to ja powiem ci, z czym się wiąże obawa moja obecna, bo to też trzeba powiedzieć szczerze, bo o tym nie wspomnieliśmy z panem doktorem. To jest to, gdy osiągnę wagę, którą chcę, na ile skóra, w której mam w nadmiarze, się wchłonie. I dzisiaj, i to też mi nie chodzi o to, że ja muszę, nie wiem, się rozbierać, wiesz, na plaży i prezentować, tylko to może być też uciążliwe w takim życiu i codziennym. A nie boisz się tego, Tomek, że wpadniesz w spiralę notorycznego odchudzenia, że już tego grubasa będziesz zawsze... Aha, że tak w ogóle. Zawsze w lustrze widział, że ciągle będzie mało. Panie doktorze, zdarzają się pewnie takie przypadki. Znaczy trzeba uczciwie też powiedzieć, że tak jak powiedzieliśmy, to jest choroba przewlekła, śmiertelna. Porównywaliśmy ją do alkoholizmu i też ona może wrócić mimo wykonanej operacji. Oczywiście. Tak? U pewnej części pacjentów, ale to jest nieduża grupa, tak? Ale może tak być, że ta choroba wróci. Czasami przyczyny da się zidentyfikować, czasami jest to rzeczywiście trudno. No i wtedy trzeba się zastanowić, jak dalej pacjenta poprowadzić. Stąd też pacjent musi być cały czas pod kontrolą, tak? Bo znowu z reguły potrzeba pomocy psychologa, dietetyka, czasami zmiany metody operacyjnej albo modyfikacji tej, która była wcześniej wykonana, czy jakby kontynuacja leczenia. Ale jakby nie było, i tak nie ma na dzień dzisiejszy skuteczniejszego leczenia otyłości jak leczenie chirurgiczne. Panie Tomasz, trzymam ja za pana kciuki. Proszę pana, w życiu zawodowym, w życiu osobistym i spożywczym. I kibicuję panu jak nikt, naprawdę, bo widząc twoją przemianę, też widzę trochę siebie. Ja się przyłączam. Dziękuję panom bardzo. To było trudne, ale przyjemne spotkanie. Znaczy, trudne w tym sensie, że no jednak mówienie o tym nie jest łatwe, ale dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że osoby, które nas słuchały, skorzystają na tym. Jesteśmy z tobą, tylko nie mów nikomu. Niezły pacjent w Radiu Z.